Czy narcyz wie, że Cię krzywdzi? Narcyz nie potrafi spojrzeć na świat z perspektywy innej osoby, dlatego mówimy o tym, że narcyz nie ma empatii. I taki emocjonalny analfabetyzm sprawia, że narcyz nigdy nie zrozumie Twoich uczuć i nigdy nie będzie przejmował się tym, że cierpisz. I szczególnie nie będzie się przejmował tym, że cierpisz, jeżeli te wywołane w tobie negatywne emocje pomagają mu osiągnąć jego własny cel. I ten brak empatii, czyli ta niezdolność do przyjmowania, Perspektywy innej osoby sprawia, że narcyz zaczyna traktować inne osoby jak przedmioty, jak pionki w swojej własnej grze. I to właśnie dlatego narcyz nie będzie przejmował się tym, że krzywdzi innych ludzi. Czy zdarzyło Ci się kiedykolwiek odczuć na sobie właśnie takie krzywdzenie narcyza?